W tym wideo opowiem Ci o nowym wzorze orzeczenia dla kierowców zawodowych i o jego znaczeniu dla wydziałów komunikacji. Początkiem kwietnia 2015 roku ukazał się nowy wzór orzeczenia lekarskiego dla pracowników badanych na podstawie przepisów kodeksu pracy. Poza zmianami kosmetycznymi, najważniejszą informacją dla Ciebie jako kierowcy zawodowego jest zmiana nazwy zaświadczenie na orzeczenie. Było zaświadczenie lekarskie, jest teraz orzeczenie lekarskie. I ten, wydawałoby się, drobiazg powodował, że urzędnicy wydziałów komunikacji, szczególnie starostw powiatowych, nie chcieli przyjmować starych orzeczeń w formie zaświadczeń, a w obiegu krążyły różne druki, najczęściej z nagłówkiem orzeczenie i była to kombinacja różnych podstaw prawnych. Co sobie jaka drukarnia wymyśliła, tak było. I ponieważ powiatów jest około 350, to kierowcy zawodowi przechodzili naprawdę prawdziwą gehennę, zależną od widzimisię urzędników. Sam miałem ciągłe reklamacje kierowców zawodowych, którzy podlegali pod różne egzotyczne, nieznane mi wydziały komunikacji. Im dalej od Wrocławia, im dalej od głównego miasta, to tym było gorzej i trudno mi było się wytłumaczyć, że to nie lekarz jest niedouczony, a im wydział był mniejszy, w mniejszym mieście, tym fanaberie były większe. Jak widzisz teraz na tym wzorze, teoretycznie te orzeczenia mają być wydawane na podstawie skierowania, no ale nie za bardzo widzę to dla kierowców jeszcze niezatrudnionych, robiących dopiero kwalifikację wstępną, czy powiedzmy zatrudnionych na tak zwanym swoim, prawda? Będących na swoim. Również nie widzę tutaj miejsca na jakiekolwiek kody ograniczeń, powiedzmy 0106, tak jak w orzeczeniu na prawo jazdy, czy okulary, czy jakiekolwiek inne. Natomiast na samym dole masz tutaj miejsce na dwie pieczątki lekarskie. Będzie to lekarz uprawniony do badań kierowców i badań profilaktycznych. Pouczenie, no przeczytasz, gdzie masz się odwołać. Są to osławione wojewódzkie ośrodki medycyny pracy. Z ważnych takich spraw organizacyjnych, ważne jest wydawanie orzeczeń w dwóch egzemplarzach. Jeden sobie zostawiasz sobie, dla pracodawcy zostawiasz drugi. No i to w zasadzie wszystko z takich ciekawostek. Na tym kończę. No takie powstaje retoryczne pytanie, czy nowy wzór orzeczenia lekarskiego rozwiąże problemy kierowców zawodowych? Pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli rozwiąże, to naprawdę się będę cieszył, ale no tfu, 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 obym nie zapeszył, prawda? Bo jak znam życie, to różne rzeczy się jeszcze będą działy przez wiele lat w naszej Polsce powiatowej. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz medycyny transportu i do zobaczenia w kolejnym wideo. Jak masz coś ciekawego do napisania na temat orzeczenia lekarskiego dla kierowców zawodowych, to napisz to w komentarzu pod tym filmem. Także bye bye i do zobaczenia w kolejnym filmiku.